mały. Dziękuję. Raz, jeden, dwa. Jestem skarbem, jestem wam.
wart, jesteś wiele wart. Życie Jezusa, w Jego oczach jesteś skarbem, jesteś wart. Jesteś wiele wart, życie Jezusa, jesteś Jego drogocenną perłą wart. Koleżanka z zakulis mgla jest najważniejsza. No. To teraz wystąpi Aleksandra Palczak, akompaniuje jej Piotr Ufniarz. Śpiewa ona od 3 lat i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Już rok temu była na Rybie i zajęła 1. miejsce. No, poznałam ją trochę i powiem, że jest bardzo fajna. I ma ładną sukienkę. No, bardzo ładną. Ogólnie jest ładna. Później nam powie, gdzie kupiła. A nie miałeś się do Nie. Nie. No tak, ale nas poprosili o to, abyśmy... Tak ładnie prosiła. Co miałam zrobić? Ksiądz kierownik mi ściemnia. No to oddajemy tobie scenę, bo pewnie zaraz to odwalimy. Otulił troskliwie,
cisnienia, porozmywa strzępy. Radość przywróci aniołowie, aniołowie biali. Oświecajcie blaskiem skrzydeł swoich, by do Boga trafił zagubiony. I ten, co się oczu podnieść boi, a nie stróżył podkowiański duchu, zatłum nad nasze tafie i ogrody. Tarczą osłaniaj, gdy nadzieje gasną. Ratuj w potrzebie, aniołowie, aniołowie biali. Prosimy jeszcze raz o wielkie brawa. Teraz zapraszamy na godzinę. Ocenił bardzo tak konkretnie, słuchajcie. To poproszę tutaj o słowo księdza proboszcza. Pozwólcie, że najpierw powitam pana burmistrza, pana Mariusza Zaborowskiego, który jest naszym takim dobrodziejem i jednocześnie też sponsorem, naszą duszą tutaj. Oczywiście za chwilę chcę również i podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego festiwalu. Najpierw księdzu Mariuszowi, który się natrudził może najwięcej, na pewno najwięcej, który przygotował to wszystko. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy go wspomagali, młodzieży oazowej. Ja wielu tak, tutaj wszystkim. Panu dyrektorowi, wszystkim pracownikom Domu Kultury. Panu burmistrzowi za wsparcie i opiekę i nagrodę. Zapominam zawsze o akustykach, ale przecież oni się tu napracowali najwięcej. No. I wiadomo, że im na pewno słoń na ucho nie nadepną, bo oni muszą mieć słuch absolutny, żeby to wszystko podobać. Podziwiam tu panów. No i prawdę podziękuję, bo też zapominam o żyw. Oni będą za chwilę mówić, że mieli trudny orzech, że im było ciężko. Nie wierzcie im wcale. Oni zupełnie mają słuch też bardzo dobry. Wyłapali wszystkie nutki, nie ma problemu. Pragnę im serdecznie podziękować. I za chwilę, a zapomniałem o naszych przepięknych, młodych, ładnych dziewczynach prowadzących. Tutaj mam ustawiony. A, inteligentne, ładne, z humorem. Jedno tylko mnie zaskoczyło. Cały koncert przeprowadziły w jednej sukni. Przecież te dziewczyny to powinny się po każdej sukni przebrać, nie? Ale obiecały mi, że na przyszły rok to się już nie powtórzy. Oczywiście. Dziękuję serdecznie wszystkim. Jeżeli kogoś pominąłem, to będzie jeszcze okazja nadrobić to. Dziękuję serdecznie księżom, wszystkim, którzy przywieźli młodzież, wszystkim, którzy byli odpowiedzialni, wszystkim śpiewającym, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób tutaj naprawdę włożyli swój trud. Mam nadzieję, że ten festiwal będzie dalej nam się rozwijał, nie zbankrutuje i będziemy mogli dalej jakoś po prostu tę sprawę ćwiczyć. To byłoby z mojej strony tyle. Serdeczne dzięki. Proszę zwrócić wszystkie oczy w jury, a szczególnie tam, w któryś notes, tam wszystko jest zapisane. A ja wam życzę
samych. Na grób pierwszych, drugich, trzecich. Wyróżnień i wszystkiego najlepszego. Tylko powiem słowo, ja chciałem uspokoić księdza proboszcza, że wcale się nie kłóciliśmy. Jednogłośnie wybraliśmy. Nie, było naprawdę wyjątkowo, byliśmy zgrani tutaj, także nawet się nie musieliśmy szarpać, jak poprzednimi latami. Nie, żartuję. Generalnie naprawdę gratulujemy coraz wyższego poziomu wszystkim, dlatego gromkie brawa dla wszystkich występujących dzisiaj na scenie, prezentujących swoje utwory. Oczywiście nie wszyscy mogą być wyróżnieni i mieć pierwsze, drugie, trzecie miejsca, choćbyśmy bardzo chcieli. Dlatego są te kategorie, są miejsca, ale to jest też zachęta do pracy na przyszłość, także myślę, że w przyszłym roku z kolei inni przejmą pałeczkę i zajmą pierwsze miejsca na przykład. Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy wam za też niezwykłe przeżycia estetyczne, muzyczne, taką sprawę duchową przy okazji. Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie pogratulować wszystkim, podziękować za to, że przyjeżdżacie do Ślesina, ale nie byłoby diecezjalnego festiwalu, gdyby nie jedna bardzo ważna osoba, która na początku witała, gratulowała i dziękowała wszystkim, oczywiście nasz ksiądz prałat. Księże prałacie, gratulujemy, bardzo dziękujemy, bo ryba to jest ksiądz prałat nasz tutaj lokalny. Bardzo się cieszę, że mamy taki wspaniały festiwal, że możemy go kontynuować. Jeśli braknie pieniędzy, to nie braknie, bo dołożymy, księże proboszczu. Nie może być tak, żeby nie było festiwalu religijnego, bo to jest wspaniałe miejsce, które tworzy się poprzez tą wspaniałą muzykę, którą wy wykonujecie. Bo miejsce to jest jedno, ale to, co śpiewacie, jak to robicie, jak wykonujecie, to jest właśnie to, dzięki czemu jesteśmy radośni, szczęśliwi, możemy się wspólnie tutaj bawić. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Organizatorom, księże Mariuszu, bardzo dziękujemy, naprawdę, bo zawsze jest osoba, która musi się napracować. Wszyscy są... O wielu osobach się mówi, ale zawsze jest jedna osoba, która musi to wszystko spiąć i musi być za to odpowiedzialna też, żeby to wszystko się udało. Także bardzo dziękujemy, księże Mariuszu, jeszcze raz. Wszystkim gratuluję. Jeszcze nie znamy wyniku, ale zaraz zobaczymy. Także zapraszamy już za rok. Bardzo dziękuję. Wiecie, kto wygrał? Nie! Ja, dobrze. Zacznijmy od trzeciego miejsca, solistów dzieci. Te nagrody będzie wręczał pan burmistrz. A no dobrze, zmienimy, żeby zszokować wszystkich. Pani z Domu Kultury w imieniu dyrektora i całego tutaj ośrodka kultury w Ślesinie. Za ten trzecie miejsce dla Piotra Drewniackiego. Zapraszamy. Siostra, tak? Brawo dla niej, słuchajcie, brawo. Za Kingi Żelichowskiej. Do pierwszego miejsca to przedejrzemy. Lekko podniecony jestem, wiecie. I pierwsze miejsce na piątym jest
pijanym włocławskim festiwalu ryba. Dla Michała Kamińskiego! Jeszcze są wyróżnienia! Jest! Michał! Które strony? I wyróżnienia w tej kategorii. Dla Justyny Saran. Gdzie jesteś? Jest! I drugie wyróżnienie dla Oli Kubiś. I dla Patrycji Adamczyk. Starsi. Nagrody wręcza pan burmistrz Mariusz Zaborowski. Ładne ma imię, co? Ksiądz ma ładniejsze, tak? Trzecie miejsce dla Katarzyny Pietrzak. Sercem kocham Mateusza. Mateusz Łucki. Pierwsze miejsce dla Oli Palczak. Zapraszam. I wyróżnienia w tej kategorii dla Oli Radzińskiej. Weronika Krygier. I Sylwia Boczek. Teraz zespoły podstawówka, tu będzie ksiądz proboszcz wręczą nagrodę.
To może ja ogłoszę. Księdze Mariuszowi. Trzecie miejsce zajęła Schola ze... Ślesina. Zespół z Lubicza w Niebo Wojcie! Tak.
Kiepsowicz piątkę tutaj jest. Kategoria zespoły starsze. Trzecie miejsce, zespół ze Zduńskiej Woli Siloe! Kategorii był sponsorem Wydział Wyspasterski z Kurii, ale niestety ksiądz dyrektor nie mógł przybyć. Ale promo dzielnie zastąpił. Pana dyrektora. Księdza dyrektora u mnie. I... Pierwsze miejsce! Pokój i dobro! Otrzymują Skola z Kruszyna, zespół Razem Zajdziemy Wysoko, Finkwe Dominus, a było ich sześcioro na scenie. Coś tam już nie tak. Oczywiście koncert laureatów będzie za chwilę. Pierwsze miejsca, zaczynając od solistów młodszych, nie starsi, zespoły młodsi i starsi. Chcą już się ustawiać? Kruszyn! Kredo!
Mois. Cóż tu powiedzieć? Było bardzo miło, ja nie mogłem się doczekać tego dnia. Raz was spotkam. No i cóż, się kończy. Ale ojciec tu jeszcze ma takie słowo odnośnie dla laureatów, którzy na to pierwsze miejsce zajęli. I tyle. Znaczy w imieniu organizatorów koncertów Boże Ciało, Corpus Dei, koncertu uwielbienia na rynku Starego Miasta w Koninie. Zapraszamy wszystkich, którzy zajęli pierwsze miejsca, gdzie będą mogli wystąpić na tym koncercie. I wszelkie dodatkowe informacje myślę tu przez księdza Mariusza bezpośrednio przed koncertem, gdzie i jak macie przyjechać. Także serdecznie zapraszamy. To koncert laureatów. Jesteście przygotowani, tak? Jest Michał Kamiński? Michał jest, dobrze.
choinka ubrana i są już prezenty. Znów przyjdzie Mikołaj, choć nie zawsze święty. W kuchni jest tłoczno, stół przybrany sianem i robi się głośno. A gdzie w tym wszystkim jest on? Kto mi dziś odpowie? A gdzie w tym wszystkim jest on? Gdzie jest człowiek? Niezgrabne życzenia
przedwiecznie zakochany, prosto Cię pokorzę. Pannę Bogą zaprosił na wielkie drogi, nieba i ziemi. Aniołowie biali, oświecajcie blaskiem skrzydeł swoich, by do Boga trafił zagubiony. Niebogłosy. Zapraszamy.